No, cześć, dzień dobry, wieczór. Dzisiaj wakacyjna chwila uważności z samochodu, nie z łąki. Bo bardzo chciałam, żeby jednak te filmiki nasze trwały i żeby one były codziennie w wakacje. A wpadła mi dzisiaj tak na cito wieczorem dodatkowa sesja hipnozy. Klientka bardzo prosiła. No i stwierdziłam, że chyba nie będę miała czasu na to, żeby tak jak planowałam, wyjść wieczorem na dłuższy spacer i poczytać fragmenty Saint-Germain. Ale co się odwlecze, to nie uciecze, nie? Także spokojnie. Dlatego dzisiaj słuchajcie takie nagranie z samochodu. Chwila uważności w aucie. I chciałam się z Tobą podzielić genialnym, naprawdę genialnym sposobem na początek właściwie każdej medytacji, każdej relaksacji. Nawet wchodząc w trans, słuchając indukcji hipnotycznych, czy po prostu praktykując mindfulness, można jak najbardziej stosować tą technikę. Ja pisałam o niej na swoim blogu, na mojej stronie www.annajuchniewicz.pl, nazywając to kwadratowym oddechem. Chociaż tak właściwie, no zaraz ci pokażę, to jakby w takim oryginalnym jogińskim oddechu Ujjayi, który zamierzam Tobie dzisiaj pokazać. Tam nie ma takiego dokładnego kwadratu. Tam się dłużej trochę wydycha powietrze. Jest mniejsza chwila takiego bezdechu. Ale to Ci zaraz pokażę. Po pierwsze, o co chodzi w takim oddechu Ujjayi? Oddychamy bezpośrednio nie przez nos, tylko tak jakby gardłem, tutaj tak jakby tchawicą. To jest coś takiego. I poćwicz to sobie, zobacz teraz. To jest trochę tak, jakbyś w taki kompletnie niemy sposób, nie wydobywając z siebie żadnego dźwięku, ciała chciał powiedzieć literkę ch. Ch jak hotel. Chleb. Chałka. Ok? Czyli ch. Ch na wdechu, ch na wydechu. Jeszcze raz. Przytrzymujesz i wydech. Okay. I to jest taki oddech, który występuje znów kompletnie naturalnie u dzieci, u noworodków, u wszystkich nas, którzy głęboko śpimy. Czyli podczas głębokiego odpoczynku, jak widzimy osobę, która głęboko śpi, nie chrapie, ale ma ten taki oddech, wiecie, taki nie bezpośrednio przez nos, nie ten płytki, tylko ten właśnie chodzi o ten głębszy oddech. Nie? I teraz o co chodzi w takim kwadratowym oddechu? Chodzi o to, aby skupiać swój umysł, swoje myśli bezpośrednio właśnie na tym procesie oddychania. Nabieraniu prany, energii Matki Ziemi i wydychaniu wszystkiego, co zbędne, co niepotrzebne, wszystkiego, co ciemne, wdychanie światła, wydychanie cienia. I chodzi o to, że wdech robimy licząc do czterech, przytrzymujemy licząc do czterech, wydychamy licząc do czterech w kwadratowym oddechu lub licząc do sześciu,
takim oryginalnym jogińskim oddechu i przetrzymując tą chwilę ciszy przez 2 sekundy, czy tam licząc do 2. I zaraz Ci to zaprezentuję na swoim oddechu, a potem przećwiczymy jeszcze raz, tak żebyś Ty mogła, Ty mógł sobie razem ze mną też to robić. To jest coś takiego. Uwaga. I tak nie jestem pewna, na ile było słychać ten mój oddech tutaj w telefonie, dlatego zapraszam Cię, abyś sobie spróbowała teraz tego oddechu samodzielnie doświadczyć, podczas gdy ja będę odliczać. Uwaga. Wdech. 2, 3, 4. Wstrzymaj. 2, 3, 4. Wydech. 2, 3, 4, 5, 6. Wstrzymaj, wstrzymaj. Jeszcze raz, im wolniej, tym lepiej. Oddechem ujjayi, czyli nie bezpośrednio przez nos, a takim tutaj głęboko. Z tą literką H i wydech też na H. Ok? Możesz zamknąć oczy, a ja będę odliczać. 3, 4. Wdech. 2, 3, 4. Wstrzymaj. 2, 3, 4. Wydech. 2, 3, 4, 5, 6. Cisza, cisza. I wdech. 1, 2, 3. Wydech. 2. O, pomyliło mi się. Miało być wstrzymanie. To nic, wiadomo jaka jest koncepcja. Jak tak zaczynam liczyć, to już matematyka mi się kręci. Jeszcze raz, zrobię to sama razem z Wami. Ok? A Wy tylko teraz obserwujecie. Jeszcze raz. Uwaga. Nie? Coś takiego. I to jest taka nasza chwila uważności na dzisiaj. Ten oddech, im bardziej się wprawisz w oddech ujjayi, w kwadratowy oddech, możesz po kwadracie, możesz z tą 6 i 2, jak Ci wygodniej. Im bardziej się w to wprawisz, tym bardziej będzie to dla Ciebie naturalne, łatwe do stosowania w absolutnie każdej okazji. Kiedy łapie Cię stres, kiedy stoisz w kolejce, kiedy spacerujesz i chcesz napełnić się praną, kiedy chcesz się zrelaksować, kiedy chcesz rozpocząć praktykę mindfulness, kiedy zaczynasz wchodzenie w trans, kiedy gotujesz, kiedy zasypiasz, kiedy się budzisz. Ok? Zobacz, jak pięknie ten oddech równoważy nas, uspokaja, wycisza, gruntując w takim wewnętrznym poczuciu mocy. Tego Ci życzę, takiej wewnętrznej, ugruntowanej mocy. Twojego oddechu to takie proste. Do zobaczenia jutro w chwili uważności. Dziękuję, że słuchałaś.